Od tego momentu zaczynają się problemy z akcją i datacją. Zazwyczaj znane są wydarzenia, ale w przypadku wielu z nich następuje problem z umieszczeniem na osi czasu i z kolejnością umieszczenia. Więc trudne do zidentyfikowania wydarzenia układam tak, jakby mniej więcej pasowało. Dodatkowo dochodzi do rozbieżności w materiałach. Monika pochwaliła się Pawłowi z Warszawy kartką od widzów znalezioną na drzwiach mieszkania. Z jednej strony mówiła Pawłowi w rozmowach, że bardzo boi się hejtu, ale z drugiej sprawia wrażenie, jakby czuła się dumna z tak dokładnego wystalkowania. Może też zadziałało to w taki sposób, że gdy dowiedziała się, że już wszyscy wszystko nie wiedzą, to nie ma czego ukrywać i o co się bać. Więc z drugiej strony może być to takie specyficzne poczucie ulgi. Jakby nie patrzeć, Szczurołapka nałożyła na siebie ogromną presję, biorąc z Belwederu osobę posiadającą ogromną rzeszę obserwatorów, fanów i antyfanów, skupiając oczy tych wszystkich ludzi również na sobie. Co jeszcze ciekawsze, ze wszystkich danych, w których ona się wyrażała, można było odnieść wrażenie, że ona jest świeża w uniwersum i właściwie to jak tylko je poznała, to od razu do Majora i Krzyśka pojechała, nie znając żadnej historii związanej tak jakby z uniwersum. Nie za bardzo chce mi się wierzyć w to, co ona w jakiś sposób mówiła, nie zdawała sobie sprawy z tego, z jak dużą widownią z jednej strony zadziera, a z drugiej wchodzi w interakcję. Ruda podczas kręcackiego lajta oznajmiła, że jest kandydatką na Suchodolską, więc w zasadzie można ją od tego czasu obwoływać nowym, pasującym mianem Suchej Krakowskiej. Wizerunek Pato TV, którego wcześniej nie znaliśmy, znaliśmy go tylko z nagrań w masce zasłaniającej całą twarz, zostaje ujawniony w sposób niekontrolowany. Pato próbuje mistyfikować i podważać zdjęcie, według niektórych nawet grozi i używa innego profilu na wykopie do pogłębienia mistyfikacji, przez co wyłapuje bana za multikonta. Mimo wielu starań nie jest już w stanie zatrzymać biegu wydarzeń. Dziś naturalnym dla nas jest, że Pato pokazuje swój wizerunek, ale wtedy mało kto chciał tak naprawdę świecić twarzą w uniwersum, i on również nie chciał. Po pierwszych filmach i krętackim lajcie z Krakowa oraz po słynnym szturmie na Belweder, jak to zwykle bywa, dochodzi do zajęcia przez widzów różnych stanowisk. Część uznających dobrą szkolną za biedną szkolną trzyma kciuki, aby wiewióra faktycznie wyrześciła konto strusia, bo tylko w tym widzą powrót do dobrej, biednej szkolnej i naturszczykowskich nagrań. Inni zaś, szczególnie autentyczni fani Majora, tacy jeszcze wtedy byli zagorzali, którzy dobrze mu życzyli, postulowali zbieranie wszelkich dowodów na zapas i gromadzenie tych materiałów, gdyby Ruda faktycznie oskubała Szczudlaka, to wtedy od razu mieć taką możliwość dokonania sprawnego zgłoszenia na policję z przygotowanymi materiałami dowodowymi. Zaangażowanie widzów sięga zenitu, na grupach są stałe dyskusje o możliwych alternatywnych rozwojach wydarzeń, a wydarzenia właśnie nadchodzą. Przychodzi nowy dzień, 16 maja. Przez te pierwsze dni Monika z Gachem urządzała narady, jak to pomóc Majorowi, ale im dłużej to trwało, to bardziej Szyjor kręcił się wokół Moniki, odwiedzał ją w jej pokoju, a ta po kobiecemu kręciła Majora, utrzymując w bezpiecznym dystansie. Warto zaznaczyć, że Gach, jak sam twierdził, jeszcze podczas nocowania w hotelu w Białymstoku 13 grudnia Łobeskiego sprawdzał wierność Suchej Krakowskiej w hotelu, kładąc się nie z nią w łóżku, lecz oddzielnie na kanapie, doprowadzając do tego, by Ruda spała w jednym łóżku z Szyjorem. Nie reagował też, gdy Konon w Belwederze klepał wiewiórę po tyłku, bo jak mówił, nie chciał psuć atmosfery i robić gnoju. Mimo iż wtedy wyraźnie zaznaczał, że ona była jego kobietą. Ogólnie jego postawa podczas pomieszkiwania strusia w Krakowie robiła się coraz dziwniejsza. Można by powiedzieć, że sprawdzał cały czas Monikę, po czym robił bardzo fikołkowe akty zazdrości. Major, który przecież wyjechał z Belwederu planowo tylko na 3 dni,
postanowił nie wracać. Jego pobyt przedłużał się na czas nieokreślony, czego nie określał ani Krzyśkowi, ani Monice. Ciągnęło to za sobą naturalne konsekwencje. Cały jego dobytek został ukonany, stając się martwym zakładnikiem Belwederu. Co więcej, przebywając u Rudej, cały czas traktuje siebie w roli gościa. W zasadzie za nic nie płaci. To Monika wszystko stawia. Nasza gwiazda nie chce płacić nawet za kupowane przez siebie nowe ubrania i wrzuca je do koszyka Moniki, jak gdyby nigdy nic. A Monika zdębiała, za to wszystko płaci. W końcu on musi mieć się w co ubrać, a wszystko zostało u Krzyśka. Na 23 lajcie Sędziszowa, który odbywał się 4 maja 2023, major stwierdził, że Monika zameldowała go w Krakowie na pół roku, a co ciekawsze, że w górach w 2023 był w butach kupionych 3,5 roku temu przez Monikę. Major opowiada o nocnych stękaniach Moniki i żali się, że sucha krakowska woli komputer od prawdziwego faceta jak on. Pytałem się, czy mogę takie coś nagrać, bo to nie wiadomo, czy to można takie coś nagrywać, ale to tajemnica to jest wojskowa, ale to o dzisiaj w nocy było tak, bo często się budzę, bo po prostu czy do łazienki, czy usiąść sobie, napić się, no, mam napój i po prostu słyszę, ogląda filmy. Nieraz chodzę, o to, o dalej siedzi. Ogląda sobie filmy, po prostu, a widziałem właśnie, staje, chyba była druga w nocy, przypatrzę się, co, jak ona śpi, Monika. Ale patrzę, no gdzie ona śpi? Ona trzyma na kolanach komputer otwarty i tam ogółem nie słychać, nie wiadomo co ona ogląda. Ja, nie wiadomo, ona non stop siedzi tam, nie wiadomo, na jakimś kanale i po prostu ona, no, na kolanach trzyma komputer, a w dresie jest i po prostu, o, w takim luźnym dresie i po prostu nie wiem co ona tam robi. Czy ona po prostu takie filmy, które po prostu nie mogą za bardzo dzieci oglądać, nie wiadomo, może Bela ogląda. ja nie wiem, nie wiem gdzie ja się ogółem waliłem się. Ona, o, mogę pokazać, o, chociaż jedna kocica, ale mnie kocica nie interesuje i druga śpi sobie, bo chodzą i po prostu w nocy i zapaliłem światło, wychodzę z łazienki i po prostu idę, patrzę, słyszę, bubu, a ona po prostu trzymała, zasnęła chyba, trzymała komputer na nogach i po prostu zasnęła, tak oglądała, zaciekawiona była jakimś momentem, nie wiadomo co to było i po prostu było takie coś, że po prostu komputer, a i po prostu mogę powiedzieć, jeden komputer już ona rozwaliła, że wejście się rozwaliło, bo przewód całe wszystko, a mój, o, zobaczcie, no, ja nie leżę w łóżku, nie biorę komputera, ona bierze komputer i po prostu nim się bawi, nie wiadomo czymś, paluchami się bali chyba, i nie wiem, i powiedziała, o, i dowiedziałem się, że ona komputer kupiła 3 miesiące temu i po prostu musi do naprawy, ja nie wiem co to będzie, ogółem, no i teraz też, siedzi, teraz wzięła drugi komputer, teraz drugi rozwali chyba. No to co to będzie, to nie wiem. Jak to będzie? Nie wyobrażam sobie. Ona chyba woli komputer, niż ogółem z facetem położyć się do łóżka. Na ten temat nic nie mogę powiedzieć. Okaże się, co będzie dalej i już. Jak ona, to ja też będę trochę oglądał i będę i już tam. A to po prostu pójdę, lepiej będę spał. A po prostu nie mogę zasnąć, bo potrzebuję też coś ciepłego. Czekajcie, ja mi te nudzi się już te też nagrywanie. Prowadzić się, to 2000 trzeba wydać. No samochód trzeba sprzedać, to nie ciekawe, kto mi 2000 chociaż da. To będę miał na przeprowadzkę, samochód trzeba sprzedać, Audi. Mam kluczyki, wszystko, papiery mam. U księgowej mam, że kupiłem, reporowałem,
co było wymienione, ale już ja mogę powiedzieć, że więcej samochodu nie będę kupował. Lepiej motor kupić. Taki 50 Kawasaki, albo te 50 ciepło będzie, ja motor kupię. Taki motor, że walizka z tyłu, po prostu, czy orężadę, jakąś kanapkę, czy co, po prostu będę woził, bo samochodu nie będę kupił żadnego już. Już mam, brzydzę się tymi samochodami. Na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. No, dobrego dnia. Warto zwrócić uwagę, że do tej strusiej frustracji powstałej ze stawiania barier przez rudą dochodzi coraz dłuższe odstawienie nitro i możliwe, że jakiegoś rodzaju syndrom podstawienny? Majorowi ogólnie coraz mniej podoba się mieszkanie z Moniką, gdy widzi, że ona trzyma go od siebie na dystans i zgrabnie unika sytuacji prowadzących do ewentualnych zbliżeń. Dodatkowo otrzymał informację, że ma poszukać sobie mieszkania i wynająć coś w Krakowie, co było dla niego najcięższe do przełamania się. Major żyje w świecie, gdzie mieszkanie jest podstawowym prawem człowieka i nie powinno się za nie płacić. Ewentualnie max za jeden miesiąc, a potem już żyć za darmo do końca swoich dni. Te coraz częstsze poruszanie tematu wynajęcia mieszkania przez Suchego wzięło się stąd, że Gach pęka zazdrości i bardzo usilnie naciska na Monikę, aby Major przestał już tutaj mieszkać, bo przecież oni przed przyjazdem Majora mieszkali razem jak mąż i żona w tym właśnie mieszkaniu. Wiewióra czuje, że grunt jej się pali pod nogami i stara się zręcznie balansować między panami i z jednej strony podtrzymuje kuszenie nitrołaka, a z drugiej, aby uspokoić Gacha, publicznie ponagla Wojtka na filmach i na krętackim live'ie na przykład. Informuje wszystkich, że Major zarabia dwucyfrowe kwoty z YouTube'a i go stać na wynajem. To jest część gry wobec dwóch zwodzonych facetów, z których każdemu z nich zależy na niej bardziej niż jej na nich dwóch razem wziętych. Warto odnotować, że również tego samego dnia w Kurierze Porannym pojawia się informacja o pobiciu Kononowicza, tym z 9 grudnia, które już wcześniej sobie omawialiśmy, no czyli sprzed 7 dni. Czemu aż 7 dni ta informacja przebijała się do prasy i nagle weszła na duże portale ogólnokrajowe, przecież było na Onecie, na WP i tak dalej, to jest kolejne pytanie, na które warto by kiedyś znaleźć odpowiedź. 17 grudnia. Monika z każdym kolejnym dniem zaczyna coraz bardziej wkurzać się na Suchodolskiego i skarży się Pawłowi oraz Discordowi, na którym cały czas siedzi, na uciążliwe mieszkanie z Suchotnikiem. Trudno się dziwić. Szyjor zaczął od czasu do czasu coś tam kupować, głównie dla siebie oczywiście, ale już zaczęły się klasyczne majorowe wymawianie, kto co kupił i za ile. No i oczywiście awantury na cały głos o to, że on zrobił zakupy za niecałe 30 zł, więc z tego tytułu on może na wszystko sobie pozwolić, a nikt nie ma prawa od niego czegokolwiek wymagać. Dodatkowo ma poczucie, że jest znany, że jest gość, więc on nie powinien płacić za to, że tu jest. A właściwie to może powinno być na odwrót. Może to nawet mu powinni płacić za to, że do Krakowa przyjechał. Tym bardziej, że nie dostaje tego, na czym mu zależało najbardziej. Dowiadujemy się, że gdy Sucha Krakowska śpi, to Szczudak otwiera drzwi do pokoju i na nią patrzy. A kilka razy nawet dochodziło do tego, że dotykał i tym sposobem wybudzał, narzucając się maksymalnie nachalnie. Co ciekawsze, Major też skarży się na pobyt w Krakowie. Opowiada Pawłowi, że jest niezadowolony z pobytu, bo myślał, że przyjechał tu żyć z Moniką jak małżeństwo, a ta się okazała cwaną szczurołapką, która zamiast dać siebie, złapała szczura w klatkę. Dodatkowo Gach pęka zazdrości i stara się, gdy go nie ma, kontrolować rudą, dzwoniąc w losowych momentach do niej, do Majora i do Pawła, którego też podejrzewa oczywiście o to, że ma romans z Wiewiórą i że próbuje ją odbić. Mimo tego poranny film zawiera sceny z siankowego tuszenia, które zaczyna się od znamienitego elementu kulinarnego tradycyjnie występującego w Belwederze i na Suchodolszczyźnie. Do roztopionego masła na patelni dolewany jest olej w solidnej dawce, gdyż ci europejscy Eskimosi
potrzebują diety niezwykle bogatej w smażone tłuszcze. No, ogółem potrzeba, bo wleję o tak niedużo, to z masełkiem. Tutaj proszę panią, tutaj proszę. A właśnie, to mogę. Będziesz potem mył, czyścił. Dobrze, proszę bliżej podejść. Ja dla pani nic nie zrobię. Co ja coś zrobił dla pani? Major dla Moniki zrobi śniadanie. Ciekawe, że będzie zadowolona. Oczywiście. No, okaże się. Proszę odejść. Co? Ja tutaj... Bo się tyłem do mnie odwracasz i nie mówisz do widzów nic. Nie widząc. Ja tak bym. No. Tak mogę? Tak. Pozwalam. Bardzo dziwny film, na którym major się skarży na Monikę i jednocześnie nerwowo na siłę śmieje, czego nigdy u niego nie widzieliśmy. Te zachowanie u motylka jest nienaturalne i występowało tylko w Krakowie, tylko u Moniki. Czy powodem tego niespotykanego tchnienia była nieporadność w sytuacjach damsko-męskich, czy coś innego, na przykład potężne, mocne ziele? Jest to raczej jakiś stan lepszej wiadomości bez białej buteleczki w czerwone koreczki. Właśnie. Co ty się śmiejesz? Cholera. Się śmieję. Znów, po prostu mam ogółem zakaz nagrywania tej kobiety. Cholera, jasna. Ponieważ... 10 filmów dziennie i mówi, że ma zakaz nagrywania. 10 filmów dziennie robisz, człowieku. Jak 10? No 10 robisz. Wczoraj zrobiłeś chyba 13. Nie, przepraszam bardzo, ale ogółem ty nie masz czasu na porozmawiać, bo ogółem ten komputer to jest nie wiadomo jaki, jedyny. Ogółem, przepraszam bardzo, ale no. Ja nie lubię cię ogółem wysławiać takimi słowami i po prostu ja wolę, piękne są kotki, cholera jasna, i bardziej kotki chyba mnie polubiły niż ta ogółem cudowna, ogółem kobieta, która uśmiechnięta jest i po prostu na ten temat to chciałem powiedzieć. Co? Ale gniazdko. Ja nic nie wtykam. Gniazdko rozwalone. Nie będę mówił już jakie. Ja nic nie wtykam. Dlaczego ten komputer... To lepsze niż szwagry będą, cholera. Pozdrawiam was też. Co? No został ten komputer, cholera. Ty chciał wtyć. A co, że znów no stop piszesz? Do kogo ten piszesz? W moim domu nie pozwalasz mi. Do kogo no, piszesz? Do tej? Do tej czarnej szprychy? Do mam piszę. Kurwa. Płakasz mi się chce. Do mam piszę czarnych. No widzicie, cholera. To trzeba się zachowywać trochę, wiesz, kulturalnie. Ja nic złego nie powiedziałem. No nie. Ludzie lubią takie różne ciekawe rzeczy, po prostu. Bo mówią, że ja nie potrafię się po prostu... Ale co we wtykaniu jest ciekawego, ty mi powiedz. Ja nie potrafię się wysłowić. Nic nie potrafię zrobić. Ale jak wysłowić? Pan Krzysztof ogółem powiedział, że przyjeżdża, mamy 2 metry drzewa, trzeba porąbać. To bierz jakiegoś łosia i sobie porąbię ci do rana. Ale nie wiadomo, kogo będzie rąbał. No widzicie, właśnie takie mam tchnienie nieraz. Nie smutne, ale wesołe ogółem. I bardzo ogółem serdecznie pozdrawiam ogółem wspaniały Kraków, bo jak dzisiaj jeździłem, patrzyłem. Patrzyłeś, za babami patrzyłeś, o, za wtykaniem patrzyłeś. Proszę panią, ale te panie, co ja widziałem, one nie bawią się komputerem, czym innym się bawią. Czym? To tajemnica wojskowa. No właśnie, to ja nie wiem, ja takich zabaw nie znam. A jakiś to jest jakiś absurd w ogóle. Nie, naprawdę takie widziałem fajne. Jakie? Kobiety. Ale ja, no to wiem, no. A czemu o te kobiety tak elegancko się... O, i jeszcze
chciałem właśnie pozdrowić. Ale co, czemu elegancko? Czemu się elegancko ubierają? No pewnie. Ej, a co się mają? Jak się mają ubierać? To jest kanonowicz. Przepraszam bardzo. W Krakowie ogółem są wspaniałe kobiety, ale ogółem chciałem jeszcze tych właśnie mężczyzn, dwóch studentów. Mężczyzn, oni są. I to dwóch. I po prostu oni uczą się, studiują i po prostu oni widzieli, jak ja byłem na Starym Mieście, na Starówce i widziałem, dzisiaj jechałem tam też samochodem i widziałem tego tygrysa, co zięła. Również tego samego dnia pojawia się ankieta na Wykopie o treści, co Suchodolski robi w Krakowie. Zdecydowana większość, bo aż ponad 73% ankietowanych stwierdziła, że robi zapieska. Na drugim miejscu prawie 15% stwierdziło, że jest na półkoloniach, a ostatnie 7,5%, że pilnuje mieszkania. Inne stanowiska zajęło niecałe 5% ankietowanych. Nie udało mi się dokładnie umiejscowić wydarzenia w czasie, więc wnioskuję po dalszym rozwoju wypadków przy ulicy Mozarta, że to właściwie mniej więcej również 17 grudnia Gach rozwala z wściekłości laptopa o podłogę, jak major telefon o ścianę. Chłop już nie mógł patrzeć na coraz odważniej flirtującą Rudą z Suchym, który zachęcany jej zachowaniem coraz odważniej sobie poczynał i nachalniej zdobywał. Mimo wszystko Gach nie rezygnuje, a wyprowadza się i stara się pozostać w grze, mimo że już nie mieszka z nimi na Mozarta. Puka w drzwi Moniki w środku nocy, żeby sprawdzić, czy nie rozmawiają z majorem o poezji. Dzwoni w jakichś losowych momentach, znów do niej, do majora i do Pawła. Zaczął też stawiać warunki Rudej tak już na poważnie, bo wcześniej ją mocno naciskał, a teraz już tak, że albo on, albo ja, prawda? Że albo major się wyprowadzi, albo po prostu oni się rozstają na zawsze. 18 grudnia akcja powoduje reakcję. Pozostali domownicy na ulicy Mozarta tracą dobry humor. Prawdopodobnie Sucha Krakowska jest zdołowana sytuacją, no, że Gach praktycznie oddalił się od niej dosłownie i przenośni i że już stawia jej takie graniczne warunki. No a Szyjor, widząc, że gdy ostatnia przeszkoda na drodze do jego długotrwałego albo co najmniej kilkunastosekundowego szczęścia sama odeszła, widzisz czworolapkę zamiast chętną i gotową, to przeżywającą emocje związane z opuszczeniem przez Gacha, no i zaczyna być maksymalnie wściekły, zazdrosny, przygnębiony i również, jak ona, zniechęcony. Tak więc major zaczyna się rzucać i stawiać, że on jest niepotrzebny, że on chce jechać do Sławka lub wracać na szkolną. Skąd akurat pomysł, że do Sławka? Otóż mamy pierwsze wspomnienie o leasingu majora do Bielska oraz o totalnie kosmicznych planach Wiewióry odnośnie załatwiania spraw majora. Wiewióra, by odzyskać stabilizację i być może zacząć spełniać choćby minimalne żądania Gacha, chce załatwić majorskie sprawy, aby przygotować go do usamodzielnienia się. W teorii. W praktyce to wszystko jest jakieś dziwne, że ona zaczyna mu ogarniać jego dokumenty i sprawy urzędowe. Widzowie pytają w licznych komentarzach, kim ona dla niego w końcu jest. Menadżerem, jego kobietą, a może mamą, czy kim, że wjeżdża w jego życie jak do siebie i steruje jak kukiełką. Zresztą nawet mina strusia to odzwierciedla. A co? Jedziesz dzisiaj? Nie, jutro jadę. Sławek jutro zabiera mnie na jeden dzień. No, ale tylko na jeden dzień, tak? Na jeden dzień. I wracasz tu? A mieliśmy w piątek chyba jechać. Nie. Czyli, a jak nie, to będzie w poniedziałek trzeba jechać. Nie pojedziemy, bo w piątek już nic nie pozałatwiamy. A trzeba załatwić wymeldowanie od Krzyśka, trzeba iść do biura rachunkowego, trzeba iść do banków twoich, trzeba auto wystawić na sprzedaż. Nie, nie na sprzedaż, ja do komisu muszę oddać i od razu mi zapłacą. No to na sprzedaż, no to sprzedać, no bo jak ci zapłacą, no to sprzedaż. No, dobra, dzwonimy do Krzyśka, że wyprowadzka jest, trzeba załatwiać wszystko. Widzowie sugerują, aby strony dogadały się polubownie i ostatecznie ustaliły harmonogram,
kiedy Krzysiek robi majora na Wersalce, kiedy Monika w Krakowie na pieniądze i kiedy Sławek w Bielsku na fantazję. No i akcja katalizator wielkiego ciągu wydarzeń, major śpi w łożu wawelskim, a Monika bezdomna wali w drzwi. O, właśnie, mogę powiedzieć, że właśnie Monika przyszła. Ale skąd przyszła? Gdzie Monika była? No, Monika po prostu pojechała z kotem, bo dla kota trzeba zęby wyrwać, bo coś tam się dzieje i z okiem. I po prostu przyjechała, ale mi nie powiedziała, że na górze było po prostu zamknięte. Ja na górę zamknąłem, bo ona nie wzięła klucza, bo ma w domu. A ja na dole po prostu zamknąłem i nie mogła się dostać do mieszkania. Ale stukali. Ty powiedziałeś, że będziesz czekał, ja dlatego nie brałam klucza. To ile będę całą noc? A nie możesz na kobietę całą noc poczekać? I nawet niektórzy i nawet czekają, wiesz, po trzy noce. Co? Wy zamykałeś się i poszedłeś spać. No i dalej co? Nie, wychodziłem, bo jest nagrane, że kanapkę robiłem. No. I czekałem, siedziałem i wreszcie poszedłem spać. Myślę, że przyjechałam późno, przyjechałam po 12. A ty. Jak po 12? Na pewno było później. Po 12:40 była, jak przyjechałam. Po północy, 40 minut. No to chociaż te plecy wyprostowałeś, bo no, leżałeś na... bardzo za takie prostowanie pleców. To sobie przyszyłaś? Waliłam godzinę do drzwi, albo półtora godziny. Kot śpi na wycieraczce. To dobrze, chociaż... Położyłam na klatce jak bezdomna. No, i leżałam tak. To przepraszam bardzo, ja kiedyś też byłem bezdomny i wiem co to jest. No, ale ja też na klatce spałem. No to przepraszam bardzo, no to major Suchodolski leży po prostu pod Wawelem w łóżku, a właścicielka mieszkania śpi na klatce, na betonie. Ale przepraszam bardzo. Z kotem! To chociaż miałaś kota. No. Bo ty masz kota też. Półtora godziny można pukać, dobijać się do drzwi, nic. Ale to nie moja, to twój błąd. Myślę se, oby żył. Bo jak ja bym oby żył. To żył. No oby żył, Suchodolski. A jak dzwoniłaś rano, ja otworzyłem drzwi i te zamek, a jest taka szpara, nie do końca. Gdzieś ty widział szparę? Gdzie szparę widziałeś? No przy drzwiach była. Chyba we śnie, jak tak spałeś, jak zabity. No, szparę widział, szparę, a ja na klatce kłodowej. Już miałam do noclegowni zadzwonić, czy mnie przyjmą, ale z kotem nie przyjmują. Ze zwierzyną. Do noclegowni? No tak, i co potem? Poleżałam na tej klatce 2 godziny i musiałam hotelu szukać. Był tu hotel 160 zł i tam poszłam. No co miałam zrobić? Ale to nie mój błąd. A mój? Ale było trzeba powiedzieć, że na górę nie zamykaj, tylko na dół. Ale trzeba było powiedzieć, że ty idziesz spać, bo ty mi powiedziałeś... Nie, ja siedziałam. Ja czekam na ciebie. No, ty powiedziałeś, że to niedaleko. To myślę, no, niedaleko. Niedaleko. Noc jest. No, ale 2 pieski były przed nami. Chore. No. To kot był ważniejszy. No, o, Krzysiek dzwonił, widzisz? Chyba też się... Chyba liczy, że PKS-em będziesz wracał, dobra. Bo ja powiedziałem, że... Co, przyjedziesz, na PKS się otwiera się z tyłu bagażnik duży, no. Bagaże do środka się wrzuca, wsiadasz do samochodu i jesteś w Białymstoku. Jedziesz dzisiaj? Nie, jutro jadę, Sławek jutro zabiera mnie na jeden dzień. No, ale tylko na jeden dzień, tak? Na jeden dzień. I wracasz tu? Ja, a mieliśmy w piątek chyba jechać. Czy, a jak nie, to będzie w poniedziałek trzeba jechać. W piątek nie pojedziemy, bo w piątek już nic nie pozałatwiamy. A trzeba załatwić wymeldowanie od Krzyśka, trzeba iść do biura rachunkowego, trzeba iść do banków twoich, trzeba auto wystawić na sprzedaż. Nie na sprzedaż, ja do komisu muszę oddać i od razu mi zapłacą. No to na sprzedaż, no to sprzedać, no bo jak ci zapłacą, no to sprzedaż. No, no i tak to właścicielka właśnie takie... Zaprosiła gościa, no i teraz spać na klatce schodowej musi. A major Wojciech Suchodolski, przepraszam bardzo, w Morzu Królewskim pod Wawelem. A jak byłem w Wawelu? No. Leży, nie otwiera. Śpi. Snem zabitego. To dobrze, chociaż odpocząłem. Takie to...
Od czego odpocząłeś? Od A ty się nie martwisz o mnie, że ja musiałam noc na klatce, potem hotelu w nocy szukać, ten kot w tej torbie? To ty się nie martwisz o mnie? Ja ci powiem, ciebie nie było, to mi się... Dobra, dzwonimy do Krzyśka, że wyprowadzka jest, trzeba załatwiać wszystko. No. Wszystko będzie dobrze. A wiesz, kto fajnie? No ja wiem, jak to fajnie spać na klatce, ja wiem. Bierzesz mnie do siebie, no. Wyjeżdżasz ze samochodem, nie ma. No, masz klucze. No, okazuje się, że nie miałam od tego zamka kluczy. O, a ten szaleje. To myśli, jedziesz z kimś, no jego znasz, jedziesz z kimś, a no. Co ja mogę myśleć? A czemu nie chciałeś, nie pojechałeś ze mną, nie powiedziałeś, że chcesz jechać ze mną do lecznicy? Mogłeś jechać. Trzeba jeszcze raz z kotkiem jechać, bo ząbki trzeba wyrwać, bo ma chory. No taka przygoda nocna. Jedni mają taką nocną, a inni mają inną nocną. Właśnie, niektórzy sobie fajnie się odpoczywają, tak. A niektórzy muszą się martwić. W Łożu Królewskim, pod Wawelem. A dopiero później. Ja nic nie słyszałam, jak pukałaś. Ja nie pukałam, tylko ja przebywałam tu. Jak nic nie było słychać. A ja słychać. Sobie pomyślałam wtedy, Suchodolski by wiedział, jak to otworzyć. Jak otworzyć? Ja nie wiem, podobno masz sposoby swoje. Ja żadnych sposobów nie mam. I tak to jest właśnie. Tak jest, z chłopami. Ja, najgorzej... Przepraszam bardzo, ja mogę ci powiedzieć. Twoje to hormony tak działają. Hormony mi zadziałały, pani nie mogłam wejść do mieszkania. Swojego własnego. Krakowskiego. No hormony, bo kobiety mają hormony. Ja mogę ci wytłumaczyć, bo ja pewne rzeczy znam się też. Na hormonach babskich? A co ty? A skąd? Ale ja pani mogę powiedzieć, ja nie jestem ogółem lekarzem, ale ogółem... No, ginekologiem. Ale... Wojciech Suchodolski, ginekolog, lekarz medycyny. Tak? Tak. No właśnie, teraz powiedziałeś prawdę całą sobie. I na ten temat to czekajcie na następny film, bo będzie długi. O hormonach. O hormonach teraz. Geneza tego nagrania sięga głębiej niż można by się spodziewać. Monika pojechała w teorii do weterynarza nie tylko z kotem, ale i z gachem. No właśnie. A im dłużej ich nie było, tym bardziej 00JOR podejrzewał, że para w praktyce to chyba nie pojechała do weterynarza, tylko spędzać czas sam na sam, bez coraz bardziej uciążliwego lokatora i ratować uczucie w kryzysie. Szyjor więc prawie na pewno w akcie zemsty nie otwierał drzwi i udawał, że śpi, by zemścić się na Rudej w iście warmiańskim stylu, bo tego typu pomysły to wypisz, wymaluj Krzysiek w czystej postaci zmiksowany z naturalną dla szczura pasywną agresją. Major po tej akcji łapie potężnego doła i został psychicznie złamany. Ma poczucie, że Monika nie zrezygnuje z gacha, nie zdecyduje się na niego i patrząc na to z szerszej perspektywy, robi tu sam z siebie pośmiewisko tak naprawdę. Mówi, że wraca do domu busem, zapominając, że on przecież nie ma żadnego domu. Jest przybłędą, którego Konon przyjął na Belweder, by najpierw się nim cieszyć jak bratem, potem jak ukochanym przyjacielem, a gdy już major obrósł w piórka i zaczął fikać, jak prywatnym niewolnikiem finansowym. W pierwszych dniach w krakowskiej Odysei major pewien siebie wyzywał prezydenta na filmach lub zwracał się do niego nieprzyjemnie, prowokująco i teraz nie wiadomo, czy zostanie przyjęty z powrotem na Belweder. Widzowie spekulują, że dodając do tych sytuacji ewentualne wyczyszczenie konta przez Suchą Krakowską, no to w zasadzie Szyjor jest na totalnym lodzie i jest największym przegranym w uniwersum, który poniesie ogromne straty i koszty związane z tym wyjazdem. Tego samego dnia zaczyna się również krytyka Meksyka, że ten, gdy tylko uzbiera cel, to
kończy lajta, a filmy według widzów robi wycyrklowane co do sekundy, by jak najmniejszą ilością czasu na rozwleczonym materiale załapać się na umieszczenie reklam. Tematem też zaczyna być schudnięcie, a wręcz wychudzenie Krzysztofa, które według niego było spowodowane herbatkami Fit Active, a według widzów, którzy podawali się za medyków, stanem przedalarmowym związanym z kolejnym nadużywaniem cukru w długim okresie, który może skończyć się odpowiednią ilością jednostek sypukcji cukru. To już wszystko na dziś, dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef Sztabu.